Property News Podcast. Aneta Wieczorek, hodyra propertynews.pl. Marcin Wawiernia Nut Polska. Czy z punktu widzenia inwestora, firmy, która realizuje projekty Mixed News, warto inwestować w przestrzenie wspólne? Czy to mają być parki, skwery, inne miejsca, miejsca rozrywki, miejsca relaksu i dlaczego? Ostatnie lata rozwoju naszych miast przyniosły wiele zmian. Mieszkańcy coraz bardziej interesują się swoim otoczeniem, odważniej zgłaszają uwagi, wnioski dotyczące zieleni, nadmiaru hałasu, zepsute placy zabaw, brak różnorodności programowej i funkcjonalnej. Mieszkańcy też pragną współdecydować oraz aktywnie uczestniczyć w całym procesie i w życiu lokalnej społeczności. Pojawiały się też dyskusje, skąd bierze się zła jakość powietrza, z czego wynikają korki, czemu nie ma integracji. A czy to znaczy, że w tej chwili bardziej zwracamy uwagę na jakość życia? Myślę, że tak. Każdy jest coraz, całe, każde społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Mówił Pan troszkę o tym, że mieszkańcy chcą współdecydować, ale kto tak naprawdę w tej chwili decyduje o tym i w jaki sposób decyduje się o powierzchniach wspólnych w przypadku państwa projektów? Do każdej inwestycji jest kształtowany indywidualny proces inwestycyjny. Jest on zależny od potencjału miejsca, lokalizacji. Na przykładzie Wilanów PARK nasza praca rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej, już na etapie kształtowania projektowania miejscowego planu zagospodarowania, gdzie udało nam się szereg, szereg działań, które wcześniej, które wcześniej musieliśmy wykonać, takie jak rozmowy sąsiedzkie. One były organizowane w porozumieniu z dzielnicą Wilanów. Mieliśmy też konkurs na przestrzeń parkową. Był organizowany razem z SARP-em. Dodatkowo my jako NUT wykonaliśmy badania klienta, badania mieszkańca. Dodatkowo z naszej strony stworzyliśmy team projektowy, który składał się z urbanistów, z architektów, z property AS i projekt managerów. Czy rzeczywiście to, co wyszło z badań, zostało przełożone na ten realny wygląd tej powierzchni wspólnej? Prawda jest taka, że ten nasz team projektowy musiał odsiać koncert życzeń od faktycznych y, potrzeb, bo to było bardzo istotne. i dzięki chyba te... trudne. Tak, bardzo trudne, ale dzięki temu udało nam się uzyskać, tak jak mi się wydaje na obecną chwilę, y, no taki jedyny chyba w swoim rodzaju projekt na skalę Polski. I co się w nim znajduje? Jeżeli patrzymy, musimy patrzeć dwuwarstwowo na aspekty miejscowego planu, który, który został odpowiednio skonstruowany tak, żeby otrzymać produkt, który będzie. Yy, dla inwestora rentowny i to, czego oczekują mieszkańcy Wilanowa. Na osi kompozycyjnej naszej przestrzeni parkowej stworzyliśmy dwie główne przestrzenie. Przestrzeń Placu Miejskiego, jest ona od ulicy Alei Rzeczpospolitej. Stamtąd mamy widok na Świątynię Opatrzności. Dodatkowo jest to uzupełnione o monumentalną architekturę, tarasy widokowe, restauracje, skwer, ławeczki, czyli takie miejsce spotkań. A od drugiej strony, od ulicy Przyczółkowej... I na narożniku z nowo projektowaną ulicą uprawną mamy strefę oranżerii. W tej strefie y, oranżerii chcieliśmy zatracić tę granicę y, pomiędzy retailem a y, strefą parkową, bo tworzymy tam też dodatkowo dwuhektarowy park. W oranżerii jest to dwukondygnacyjna strefa y, otwarta, y, uzupełniona o... Y, szeroko rozbudowany food and beverage, gdzie każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Będzie tam strefa food hall, będzie tam food court, restauracje rodzinne. Będzie to połączone z, z przestrzenią parkową na poziomie 0 i na poziomie plus 1. A jeżeli chodzi o sam park, wydaje się, że udało nam się uzyskać wynik taki, który spełnia te oczekiwania mieszkańców. Gdzie będziemy tworzyć, przede wszystkim to ma być park z wysoką zielenią. Ma być tam bioretencja, bioróżnorodność, tematyczne polanki, ścieżki edukacyjne, sport, rekreacja. I najważniejszą rzeczą jest to, że ta przestrzeń parkowa ma być otwarta przez cały czas. To nie będzie ogrodzony park. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl Property News Podcast.